prawo nie dzieje, bo jest za grubo. Za trójkę ta to oglądaliśmy ostatnio, ale nie sprzedała się, ta puchnięta. Tak, pamiętam. Piękne rzeczy. Tutaj były ceny ostatnio wstawiali, tak jest. 4915 rok. 1810. A 6 quattro nie ma ceny. A bezcenne. Przed covidem takie z line'ach w napędach, czyli trówki po 3,5 tysiące euro. Jak paset, pasat ułożony po tuningowanemu. Tak zwane dojebane do gleby. A czwóreczka za 1300. Kombi. 2.0 benzyna. Nie wiadomo co pokazywać, o czym mówić. 1900 euro. Trzeci rok, 200 przebiegu. 1.8. Dwójkę euro, Jetta, 2.0 benzyna, C-klasa, 6900, 10 rok, ten nie ma ceny, 4Motion TDI-k, Golf 7, 4Motion TDI-k, uj, a ci jak pidzi, manualu, nie ma ceny, Passacik, a ten ładny skubany, ten ładny. Państwo rzucą chociażby jednym okiem, nie ma nawigatora. Ale z aparycji przystojny. No Polo Coupe, dasz pan spokój. Z szyberdaszkiem Polo Coupe. No ślicznota, ślicznota. Kto tam pytał o nową wektrę w nowej lampie? Czy nie wiem, czy nową, ale w nowej lampie. Na ładnej lampie. Patrz pan na bebechy. Manualna w dieslu. Chyba 1.9 były 150. Dwa zero diesel. Parktronik przód. Jedna ośka, S-Drive. Piękny, piękny kolor. Piękny kolor. Gdzie jest ten? Ten 9, tak jest. To był Signum, to nie była Vectra. Halo? Halo, ale okay? Ja, Danka, by Diagut? Ale okay. Brawo. Wszystko w pyty, zadowoleni. Wszyscy butle z gazem kupił, gdzie grzał całą chatę. Za dwa tygodnie znowu. Jest Quattros? Ale piękny kolor. Kolor zacny, milordzie. Rzeczywiście, dwoje drzwi. Bez napęda? Pomenda bez napęda. A to ja czasami jak Mickiewicz. Bez napęda, a to menda. Kurde. Państwa Janoszków, bo takie auto sprzedali na Ukrainę za parę złotych swoje. Rama już ledwo kupy trzymała. Ale poszła, jeszcze jeździło. Z przeglądem oczywiście. Klienta. Na doma. Na doma. Nie mamy, mi kupimy, a zrazu 1000 euro motor, 500 euro. Dober, 500 euro. Dober dan, chłopaki z Bośni. To mają komis. 16 rok, 190. Taka długa ta dwójka była? Strasznie długa. Halo? A, Tigra już znamy sprzed tygodnia, ale w zeszłym tygodniu i tak nie dosypa. Ta jest bez dokumentów, pamiętajcie. E36. No jak kupę, normalna. Ze skrobaczką, drapaczką. Celika. To jest celika, czy raczej dwie sztuki, o! Myślałem, że jest jedna. Celika, dobrze mi się kojarzy w mojej starej głowie. Dwie sztuki, ale chyba... ciut za drogę, skoro stoją tu już od lata. Czy może od późnej, wczesnej jesieni.
kula margaryny. Za dwie córki wielbłąda wymienił. A może bez wielbłąda? Trudno właśnie powiedzieć. Chodź pan tego olruda zobaczymy. On był w manualu, serio? Ja pierdzielę. Co za czasy. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.